Witajcie moi drodzy. Weekend, weekend i po weekendzie. Kolejny dzień już praktycznie za nami, więc sprawdzimy sobie, jak będzie wyglądała sytuacja pogodowa w nocy z niedzieli na poniedziałek i w poniedziałek. Ale zanim to nastąpi, to znów wyjrzyjmy sobie na zewnątrz, na dwór, na pole, w zależności od tego, jak kto tam mówi. No i widzimy, że. Piękne słońce występowało dziś w wielu miejscach Polski, w Polsce Północnej, w Polsce Centralnej, również w Polsce Południowej, niestety nie z racji tego, że tam występowały opady śniegu i lokalnie tych opadów śniegu dosyć dużo było. Tu w tym wypadku w województwo Świętokrzyskie i widzimy, że tego śniegu lokalnie tam też dosyć dużo popadało, ale im bardziej na południe, tym opadów tego śniegu było więcej. A to wszystko związane jest ze strefą opadową, ze strefą frontową, która coraz bardziej jest spychana na południe, ale same chmury przemieszczają się z zachodu w kierunku wschodnim i tutaj w tej strefie opadowej lokalnie występują opady śniegu, te opady śniegu z dnia na dzień powinny być coraz słabsze i powinny zanikać, ale nadal mimo wszystko pada, szczególnie w tych województwach centralno-południowych i południowych tam ten śnieg sobie pada, natomiast na północy bez opadów. Od południa nadal próbuje dotrzeć do krańców południowych cieplejsze powietrze niestety Chłodne powietrze już obejmuje praktycznie całą Polskę, co też zaraz zobaczymy. Widzimy, że w Polsce Południowej występują opady śniegu. Lokalnie te opady śniegu są dosyć intensywne. W Polsce Centralnej, jeszcze gdzieś tam mamy lokalnie opady, w okolicach łodzi dosyć ślisko. Generalnie, im bardziej na południe, tym warunki na drogach są zdecydowanie trudniejsze i zdecydowanie gorsze. Dlatego tutaj należy zachować najwyższą ostrożność. W Polsce Południowej jest całkiem ok pod tym kątem, ale w sumie nie pod kątem temperatur, ponieważ w godzinach popołudniowych i wieczornych na północnym wschodzie w okolicach Suwałk minus 17, minus 16 stopni Celsjusza. Generalnie cały północny wschód Polski temperatury poniżej minus 10 stopni Celsjusza. Najcieplej na południowym wschodzie i na północnym zachodzie jedynie minus 2 stopnie Celsjusza. Wiatr na szczęście na północnym wschodzie jest bardzo słaby, bądź tego wiatru zupełnie nie ma i tam dzięki temu ta temperatura Temperatura e, odczuwalna nie jest aż tak bardzo niska. Natomiast na krańcach południowo-zachodnich na śnieżce do 83 km na godzinę. No i tam, no, ten wiaterek może dawać się we znaki. Jaka będzie sytuacja baryczna na nocy na najbliższy dzień? Wyż, wyże nad Morzem Północnym i nad Skandynawią oraz nad północną Szkocją zaczynają się coraz bardziej tutaj nam umacniać do 1051 hektopaskali więc naprawdę bardzo wysokie ciśnienie. To ciśnienie będzie miało oczywiście wpływ na pogodę w Polsce, szczególnie w Polsce północnej i Polsce centralnej. Tam najwięcej rozpogodzeń niż Charlotte powoli zaczyna przewędrować w kierunku południowo-wschodnim. Południowo i zanikać, wypełniać się 1001 paskali. Generalnie na południu Europy pogoda dosyć niżowa, na północy pogoda wyżowa, a my pomiędzy. No i tak jak wspominałem, cyrkulacja tych, tej strefy wyżowej powoduje, że do nas napływa chłodne powietrze z nad Finlandii, z nad północno-zachodniej Rosji. Natomiast nad Norwegię i Skandynawię zaczyna wpływać cieplejsze powietrze z nad Oceanu Atlantyckiego. No cóż, taki mamy klimat, jak to mówią. No i jak tutaj sobie widzimy. Te, te ciśnienie, znaczy te, te temperatury zaczynają być coraz niższe, szczególnie tutaj na krańcach północno-wschodnich. Tam te temperatury już teraz minus 16, minus 17 stopni Celsjusza, a w nocy będą jeszcze niższe. Tu jeszcze raz rzutę, rzut na sytuację, jaka będzie w dniu jutrzejszym, niż Charlotte wypełniający się powoli nad włochami. Wyżej nad Skandynawią oraz nad nad Szkocją dokładnie, no i my tutaj w objęciach raczej tego wyżu Hanelor. Najbliższa noc to jeszcze w pierwszej części opady śniegu w Polsce południowej, które będą powoli, ale jednak zanikać i w godzinach porannych powinno już padać tylko na krańcach południowych, południowo-zachodnich oraz gdzieś tam lokalnie na wybrzeżu. Efekt jeziora będzie dawał się we znaki. W Polsce północnej zdecydowanie ładniejsza pogoda. Tam już mamy bardzo ładne odczucia związane z pogodą wyżową. No i temperatury, które dosyć mocno będą spadać. Na południu dosyć trudna sytuacja na drogach. Temperatury w nocy, szczególnie w godzinach porannych, mogą spaść do minus 18, minus 19 stopni w Polsce północno-wschodniej, szczególnie województwo warmińsko i północ województwa podlaskiego. Najcieplej będzie na wybrzeżu, tam minus 2 stopnie Celsjusza. Temperatura odczuwalna będzie niższa, oczywiście minus 20 do minus 22 stopni Celsjusza w Polsce północno-wschodniej. Na pozostałym obszarze też powyżej minus 10, ale w sumie tam nie będzie tak źle. Całe szczęście, że wiatr będzie słaby typowa wyżowa pogoda od 10 do 20 km na godzinę, wiejący z północnego, z północnego wschodu w kierunku południowego zachodu, jedynie na wybrzeżu w dzień może powiać do 50 km na godzinę. 8 stycznia opady jeszcze na przedgórzach, gdzieś tam na krańcach południowych mogą występować, ale te opady już nie powinny być silne, tam również coraz więcej przejaśnień. W Polsce Centralnej coraz więcej przejaśnień. Bezchmurne niebo w Polsce Południowej. Jedynie gdzieś tutaj na Warmii, Mazurach i na Pomorzu możliwe są mgły zasadzające oszadzają, szać. Tam może być bardzo ciekawy widok, ale znów na drogach może zrobić się niebezpiecznie. W dzień temperatury, mimo tego, że będzie słońce, nie zelżeją. Na północnym wschodzie minus 16 do minus 17 stopni Celsjusza, i tam będzie najzimniej. Na północnym zachodzie minus 2 do minus 3 stopni Celsjusza i tam będzie najcieplej. Temperatura odczuwalna niewiele wyższa niż w nocy minus 15-16 minus stopni Celsjusza w Polsce północno wschodniej, w Polsce zachodniej i na północnym zachodzie, minus 7 do minus 8 stopni Celsjusza. Wiatr nadal słaby, bardzo słaby na na, w Polsce Północno-Wschodniej 5 do 10 km na godzinę. Jedynie w Tatrach, w godzinach popołudniowych, przyspieszy do 80 km na godzinę. Bez zmiennie z północnego wschodu w kierunku południowego zachodu. Ta chłodna masa powietrza powoli, ale jednak będzie spływała, a to będzie powodowało, że w całym kraju yy, warunki biometeo będą niekorzystne. Dosłownie w całym kraju bez dwóch zdań. No i zostają nam tutaj jeszcze ostrzeżenia. W przypadku ostrzeżeń, ostrzeżenie mgw mamy jedną, przed niską temperaturą, pierwszy stopień silnego mrozu, temperatura od minus 15 do minus 25 stopni Celsjusza i taka właśnie już też jest w wielu miejscach Polski Północno-Wschodniej. Przede wszystkim tutaj ostrzeżenie wydane do godziny 8 i 9 stycznia dla województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, północy i wschodu województwa mazowieckiego oraz centrum i wschodu województwa... Yy... Pomorskiego. A, ah, tak, i tak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o ostrzeżenia. No i kolejne dwa dni. Wtorek, w przypadku wtorku... E Południe i centrum Polski, bezchmurne niebo. Im dalej na północny wschód, tym więcej zachmurzeń. Na krańcach północno-wschodnich zachmurzenie całkowite, ale bez opadów. Jedynie coś tam drobnie może popruszyć, ale nic wielkiego. Najzimniejsze temperatury spłyną z północnego wschodu na południe i we wtorek najchłodniej będzie w województwie Małopolskim minus 14 do minus 15 stopni Celsjusza. Najcieplej nie zmieni ostatnio na wybrzeżu minus 2 stopnie Celsjusza. No i środa bardzo podobnie, a więc południe kraju bezchmurne niebo, centrum również, im dalej na północ, tym większe zachmurzenie na północnym wschodzie. Całkowite zachmurzenie, ale bez opadów. No i temperatury również będą najsilniej, znaczy najniższe w Polsce Południowej: minus 15, minus 16, minus 17 stopni Celsjusza. Przypominam, że przy gruncie te temperatury będą jeszcze niższe, będą osiągały minus 19, nawet do minus 20 stopni Celsjusza. Więc środa tak będzie wyglądała na wybrzeżu: nadal minus 2, minus 3 stopni Celsjusza. Tamten ciepły Bałtyk będzie chronił przed tymi bardzo niskimi temperaturami. Dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim za to, że obejrzeliście tę prognozę pogody. Możecie zasubskrybować ten kanał, żeby być na bieżąco. Możecie zostać naszym patronem, bądź po prostu wesprzeć. Dziękuję i widzimy się w kolejnym materiale.